wypełniona. Człowieku, tam ty o twoje życie pozagrobowe zadbają. Nie chcę ciebie w ogóle znać. Ale, ale będziesz żył w szczęśliwości, człowieku. Za taką radę to nasi towarzysze mogą nas odsądzić od czci i wiary. A czort tam z towarzyszami, przecież my walczymy o twoje dobro, Bronek. Mea culpa. Przyznaję się, że odciągałem cię od kościoła i wiary. Ale myślałem, że coś zrobisz na świeckiej niwie. Bo Kościół to stara instytucja. Istnieje 2000 lat. Anioleczku, bój, aniołeczku, chono mi tu. Chono mi tu, Broneczku. Broneczku, powiedz mi, jakie jest najlepsze polskie piwko? Zwierzynieckie. A papieroski? A papieroski? Popularne? Krakowskie. No widzisz, Broniu jest dżentelmen. Kochani, uniewinnili mnie, ani słowa nie pisną. Milczała jak grób. No tak. A Bronio w 61 i 67 zajął mistrzostwo w Zamościu? A ja go przyjmowałam do... Broneczku, pokażemy, jak się gra w szachy z zamkniętymi oczami. No, Broniu. Zamykamy oczy. No, ale my nie umiemy grać. Nie bój się, ja potrafię wszystko. Czy którym zaczynasz? Bronek, czarnymi? Czarnych nie widzę. Kurde, forza! Chcę powiedzieć... Pomówię sobie. ...o wydarzeniach w Radomiu. Ja mam Polskę. Cześć, do widzenia. Szanowny panie, bardzo przepraszam, że tak długo milczałam. Jak już informowałam, istniały możliwości przeniesienia się pana do innego miasta, ale nie do Warszawy. Przeniesienie opartego na zasadzie zdania zamojskiego mieszkania i otrzymania w zamian mieszkania analogicznego. Części ludności miasta Radomia. Potępiamy awanturników i wich... Analogicznego! Ty karakanie! A ty się kurwa nie śmiej! Bo ci stąd też wypierdolę! Boż ty mi kurwa! Jaś mi życie zmarnował! Ja przez ciebie zdrowie straciłem! Włosy mi przy wychodzą! Mam nerwice! Wrzody z żołądka! Ja muszę odpocząć! Wysuwaj! Take off! Rodek, mama przecież nie chciał się z tobą zobaczyć. Taksówka czeka. Kim ja właściwie jestem? Mamuś. Kim jestem? Co
co za kurewski ustrój, ta komuna. Jak to być kapitalistą? W dzień strajkują, w nocy kradną. O Jezu. O Jezu, Cezar! Sami utruli! Cezar! Sami utruli! Zobacz! Ech, ta klasa robotnicza! Skurwysyny złodzieje! Lumpy! Wiesz, Bronek, po co ci przywiozłem? Będziesz siedział w budzie i w razie czego to zatelefonuj do mnie. Będziesz tu urzędował, tak? Przecież to nie jest państwowe, to jest nasze własne, jak nas okradają, to jest nasza strata. No właśnie, no mów coś! Tak? Nie będziesz robił za psa, no! No będziesz miał dużo pieniędzy, no! Słuchaj. Co? On potrzebuje serca. Aha. Broniu. Broniu. Nie, nie, nie wiem, czy cię mówiłem, ale my już z Danusią jesteśmy rozwiedzeni. Nie. Tylko interes nas łączy. To nieprawda. Tak. No, pomożesz nam, słuchaj. Wiesz co, ożenisz się z Danusią. No mówię tak, tak, a później nie. Bronek, na karku siedzi mi urząd finansowy, chcą mnie zniszczyć. A ja tobie wolę zapisać ten majątek, zgadzasz się? Nie. Bronek, ty jesteś moim jedynym ratunkiem, człowieku. Do ciebie się nikt nie przyczepi. Bo ty jesteś, wiesz, nietykalny. Ty jesteś dziecko za mojszczyzny. No, Bronek! Jakie jest twoje życie w porównaniu z moim? Równy. Równy? Przy! Co, znowu przy? Chryste, panie, matko boska częstochowska. Jazda z nim stąd! Cholera mi tam. Wysuwaj stąd, szybko! Wysuwaj! Cholera! Przez ciebie będę musiał robić deratyzację! Dzierżę sekcję Mercedesa! Ach! No dobra. Ile? 2 miesiące i 23 dni. Tutaj, w szpitalu. Najpierw 12 dni nieprzytomny byłem, a później po 12 dniach dopiero odzyskałem przytomność. Noga i ręka są sparaliżowane. Nawet nie mogłem rozszczepić palca. No to prawda. I wzrok. No i wzrok słaby. Ta ona skrzywiona, ta noga była. A później po roku dopiero poczułem, że już mam więcej, już wstałem normalnie. A później znowu śmieciu.